4 lata temu Pakt Senacki zapełnił większość opozycyjną w Senacie, a to z kolei pozwoliło na przygotowywanie zgodnie z konstytucją prawa dla Polaków. Prawa znacznie lepszego niż przychodziło to z Sejmu. Niestety nie wszystkie poprawki zostały przez Sejm przyjęte, niemniej jednak pokazaliśmy Polakom, jakich zmian chce dokonać obecny rząd. Dzisiaj jesteśmy w znacznie ważniejszym momencie. Jesteśmy w momencie, dla którego, by Polska miała swoją przyszłość, by Polacy mieli swoją przyszłość, musimy wygrać. Stąd również w tym roku, podczas tych wyborów, mamy Pakt Senacki i w tym Pakcie Senackim mamy swoich kandydatów. Na Opolszczyźnie, w Opolu, w powiecie opolskim, naszym kandydatem jest dr pan Piotr Woźniak, który jest naprawdę doskonale dobranym kandydatem reprezentującym całą opozycję, reprezentującym 3 komitety wyborcze. Koalicję Obywatelską, Polska 2050 i Lewica. Ja chciałabym panu przyszłemu senatorowi przekazać bardzo ważny długopis, którym miałam szansę podpisywać istotne dla Polski poprawki. Niestety one utknęły w zamrażarce w Sejmie, ale zaraz po wygranej odmrozimy je i będziemy zmieniać rzeczywistość. I chciałabym, żeby pan przyszły senator podpisywał nimi poprawki dla Polaków, ale przede wszystkim dbał o reprezentację kobiet. Mam jeszcze jeden gadżet dla pana senatora. Jest pan jednym z milionów serc i chciałabym, żeby tak pozostało. Proszę państwa, głosujmy na doktora Piotra Woźniaka. To naprawdę bardzo, bardzo dobry kandydat z ramienia Paktu Senackiego. Pani senator, bardzo dziękuję. To dla mnie, drodzy państwo, wielki zaszczyt, że urzędująca pani senator Danuta Jazłowiecka wspiera Pakt Senacki, wspiera moją kandydaturę. 4 lata temu, zgadzam się w 100% z wypowiedzią pani senator, Pakt Senacki pokazał, że możemy utrwalać demokrację w Polsce. Mieliśmy 30 dni na to, żeby opinia publiczna zapoznawała się z tym, co robi rząd. Często, niestety, bezskutecznie z uwagi na większość sejmową dzisiaj rządzącej partii. Dla mnie to wielki zaszczyt, wielka nobilitacja, że jestem przedstawicielem środowisk opozycji demokratycznej, Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, Trzeciej Drogi, a wyróżnienie i pewnego rodzaju laudacja na moją dotyczącą mojej osoby jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Pani senator, jestem wielce zobowiązany i tutaj obliguję się do ciężkiej pracy. W przypadku, kiedy mieszkańcy Opolszczyzny, mieszkańcy Opola, mieszkańcy powiatu opolskiego zaufają i wybiorą mnie na senatora Rzeczpospolitej, obliguję się do kontynuacji dzieła pani senator, zwłaszcza w kontekście obrony praw kobiet, bo dzisiaj te prawa kobiet są wielokroć deptane, a rządzący nie widzą w tym żadnego problemu. Ja się z tym głęboko nie zgadzam. Reprezentuję środowisko akademickie, jestem nauczycielem akademickim od prawie 2 dekad i to, co dotyczy młodzieży, kobiet i spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem, jakościowym funkcjonowaniem mieszkańców Opola i powiatu opolskiego będzie leżeć mi na sercu. Jestem zobligowany, jestem bardzo wzruszony tym poparciem i bardzo pani senator jeszcze raz dziękuję. A ja dziękuję, że przyjął pan to wyzwanie. To nie jest łatwe i życzę powodzenia. Mój głos pan ma na pewno. Wszystkiego bardzo, dobrego. Bardzo powodzenia. Dziękuję. Szanowni państwo, jeszcze jeden apel. Zarówno myślę, będę wyrazicielem pani senator i swoim. 15 października zróbmy wszystko, pójdźmy do wyborów i zróbmy, aby obudzić się 16 w lepszej rzeczywistości, w rzeczywistości Polski prodemokratycznej, proeuropejskiej i Polski niezwaśnionej. Zakończmy wojnę polsko-polską i 15 gromnie wszyscy pójdźmy do wyborów.